Kosa, skaczący kosa. Samochodowe Mistrzostwa Polski w Sopocie, wygrana w klasyfikacji samochodów napędzanych na przednią oś. Jak nastrój po wyścigu? No, nastrój jak najbardziej dobry, jestem zadowolony, że przede wszystkim jestem na mecie. To jest chyba najważniejsze,
oprócz wyścigów nasze zdrowie, prawda? Szkoda mi bardzo Mariusza Steca, który na praktycznie ostatnim zakręcie, z tego co wiem, bo tego nie widziałem jeszcze, wydachował swoim samochodem, ale wiem, że jest cały zdrowy. No, w Ojsce zdecydowanie dzisiaj wygrałem. Nie ukrywam, że z racji tego, że mieszkam dosyć daleko stąd, w Starnowej, jestem 650 km, nie do końca znam tą trasę. Poza tym jest to trasa typowo rajdowa, nie do końca przygotowana pod mój samochód, który ma specyfikę typowo torową. Mimo że ja zwiększyłem zawieszenie całkiem, to i tak było mi skakał ten samochód na tej trasie. No nic, fajna organizacja, podziękowania organizatorom, przede wszystkim tutaj dyrektorowi Lechowi Orskiemu za to, że ciągnie to dalej, że możemy tutaj przyjechać, ścigać się w wyścigach górskich nad morzem. No nic, teraz miesiąc przerwy i kolejne zawody zorganizować. Dziękuję i gratulacje. Pozdrawiam również, dziękuję, do widzenia.